Cześć, siemanko, witajcie, 16 lipca roku pańskiego 2020. Ja witam wam w kolejnym vlogu, takim na szybko łączonym, bo myślę, że ten vlog, słuchajcie, będzie zrobiony z plotek kukurydzy. Bo dzisiaj miałem gości i fajnie trzeba to połączyć. I troszeczkę zwożenia obornika na pole po jęczmieniu. I to właśnie sobie robimy. Kasper jakoś to połączy, słuchajcie. Żeby nie było za nudno, że tylko kukurydza. Lecimy z tematem i wieziemy sobie łobornik na pole. Słuchajcie, tutaj właśnie chciałem wam przytoczyć, dlaczego jęczmień ozimy jest fajną uprawą. Zobaczcie, wszystko stoi, pszenica częściowo zielona, u ludzi nikt nie żniwuje. A ja w jakiejś części jestem po żniwach, mogę sobie robić uprawki, mogę wozić obornik, mogę zasiać poplon, szybko, wcześniej go zgłosić i co? I mogę sobie, słuchajcie, szykować pole pod rzepak, którego ja nie sieję, ale ktoś z was, jeżeli tak właśnie robi, namawiam was do uprawy jęczmienia ozimego. Naprawdę jest to mega fajna sprawa. Sam się przekonałem, pierwsza rzecz to miałem i podejrzewam, że w tym roku będzie znowu, ale to już poznacie w kolejnych vlogach tą sytuację. Przypaduje nam dzisiaj, słuchajcie, tak od rana, co chwilę parę kropli, nie ma szału, nie ma jakiegoś tam, słuchajcie, nie wiem, jakiś mega ulew w środku Polski. Na tą chwilę jest ok, uważam, i lepiej, żeby miało coś tam, nie wiem, niech się nic nie pada, jak miałoby zlać, albo grat jakiś, albo coś w tym stylu, bo już naprawdę jesteśmy, o, pieseł ubiegnie, pieseł! To robimy go. On się patrzy jak komornik na szafę. Słuchajcie, i teraz do czego zmierzam? No, włożymy sobie obornik, później będzie już przejść pracy z głowy, a może gdzieś się wybierzemy nad morze, nie wiem, nie wykluczam. Nie, no, kloca stawia, no, ewidentnie kloca stawia, zobaczcie, no ja, trąbimy mu. No, dwójeczkę wali, no, skurwi. Wyjdzie wszystko włosy. Dobra, zostawmy psa w spokoju i jego sranie. Słuchajcie, do czego zmierzam? Myślę, dożliwie jeszcze troszeczkę, że uda mi się gdzieś tam znaleźć chwilę, żeby gdzieś pojechać z rodziną albo coś tam, nie wiem. Znaleźć chwilę dla siebie. Zostało mi 3,5 hektara trawy do cięcia z lucerną, która najpóźniej była cięta, kuropatewka. Myślę, że w szybkim dosyć na spokojnie zbiorę. Resztę tam, nie wiem, 20 ton zboża z zeszłorocznego muszę wywieźć na mieszalnię. Ale to są pojedyncze dni, więc myślę, że na spokojnie to zrobimy i damy, że tak powiem, radę z wszystkim. Więcej niespodzianek. Dzisiaj kuzynka przyszła mi pomóc i dzisiaj mamy Gośkę za sterami. Hello. Gośka dzisiaj wozi nam obornik. Może na... Gośka zdecyduje się, może będzie wszystek wozić, ja będę ci ładował. Także zobaczcie, to jest dzisiaj Gośka wozi. Żeby lepiej było ładnie widać, jak zrobimy to na raz sobie. O! Tak wygląda kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Super jest. I chcę wam dodać, że Gośka pierwszy raz jedzie kejsem. Można? Można. Łoto jak Gośka rozrzuca gnój. Kurwa, nie wyjdę z boku, bo mi oprysko. Ja tylko prawie by gnojem opryskałaś, bo za szybko wyszedł. Jakby ktoś miał zapotrzebowanie, żeby Gośka gnój rozrzuciła, ile Gośka? 100 za godzinę będzie dobrze? Nie ma ceny. Nie ma ceny. To tylko u mnie działa wszystko. 16 lipca roku pańskiego 2020. Witam w kolejnym vlogu z Tomeczkiem. Witam na kukurydzy. Cześć. Jeszcze mamy gościa, panią Ewę. Słuchajcie, pamiętacie, zeszłego zakończyliśmy tutaj na dalszych polach kukurydzy.
i pokazywaliśmy sobie, znaczy byliśmy ten kołek na koniec 29 czerwca, jak wyglądała kukurydza na ten moment wtedy, dokąd sięgała. No to teraz macie tutaj odpowiedź, mój palec jest tutaj i jedziemy do góry. Gdzieś myślę 80 cm przybyło co najmniej. Na ten dzień. Także tu można widzieć, jesteśmy dookoła już odrośnięci, bo jak troszeczkę ten vlog za późno wrzucamy, albo nam się nie uda, to teraz, o panie, u mnie większa, o panie, u mnie to tak. Także to nie, musimy szybko wrzucić na ten temat. Lecimy. Co Tomek, pójdziemy na tą wczesną? No pójdziemy na tą wczesną, teraz zobaczymy, bo one już tam zaczynają te wczesne odmiany wiechować, więc wykopiemy sobie taką odmianę wcześniejszą. Wiesz, podel mosz, znaczy. No. Mam. O jest. Przedłużenie rączki. Wykopiemy sobie odmianę późniejszą i porównamy, zobaczymy jakie są kolby, jak to wszystko wygląda, także zapraszamy. No idziemy, tam musimy się teraz przedostać. Panie, wam łatwiej, bo jest niższa od nas. Tak, ale dostaję po ostrach liści. Znaczy to musi daleko i za tobą, żeby właśnie nie dostać liściem. Tak jak widzicie, ODL automatycznie włączają się w nasze działania. Wczoraj słuchałem, panie, bo że ODL Świętokrzyski założył stronę, gdzie sprzedają ludzie swoje regionalne produkty. O, zobaczcie co znalazłem. Panie Boże, proszę zobaczyć. E-bazarek. Co tu już widzimy? Tutaj. To chyba wcześniejsza odmiana, bo tu w porządku, bo już, już są włosy. Mamy MAS 15P. W tym miejscu 210. Jak widzimy już. Ta 15 naprawdę rośnie kolosalnie wielka, co? Tak. O, te wczesne w tym roku one szybko... Sięgniesz ręką? Bo ja nie sięgnę. Jak nie sięgnę? No zobacz. Aż padlem! Dosięgnąłem. Padlem, tak. Jak widzimy, wjechał... Szkoda, że miarki to... Weź co, następny raz musisz miarkę wziąć, bo... Wykopię bo ludzie tam ci mierzą co do centymetra, że ty miał tyle, tamten tyle. Zmierzymy ją u ciebie w domu. Wrzucimy w samochód, zawieziemy i zmierzymy w domu. Wjecha już ładnie jest. Znamiona też się pokazały, także już kolbę mamy. Warunki są... No są idealne, bo woda spadła dzisiaj w nocy, był deszczyk, więc no w tym momencie ta woda jest mega tej kukurydzy potrzebna. Jak widać, synchronizacja w tym roku jest bardzo dobra, bo jest i wiecha, i znamiona się pojawiły. W tych wczesnych odmianach, tak jak widzimy, te kolby już są naprawdę no bardzo ładne. Zaraz sobie jeszcze wykopiemy roślinkę z odmiany wczesnej i jedną roślinkę z odmiany późnej. Tutaj mamy znamiona. Tak naprawdę każda taka niteczka, w cudzysłowie oczywiście niteczka, odchodzi od jednego ziarniaka. Później na to padnie pyłek i dochodzi do zapylenia. To tak naprawdę jeszcze ciężko nazwać ziarnami. To są tak naprawdę komórki jajowe żeńskie, które po zapyleniu zaczną nalewać skrobie. Ale widzimy, że kolba już jest bardzo piękna, ładna. Teraz weźmiemy nożyka. I zapowiadać na całkowite wypełnienie? Tak, faktycznie ilość rzędów już jest zaprogramowana. Teraz tylko kwestia, żeby ta kolba od samego początku do samego końca nam się ładnie zaziarniła. Czyli jak to Mateusz mówi, ten kolba? Ten kolb. Ten kolb. Podpowiadamy Mateusza. Ile jest rzędów? Z rzędu przy odmianach wczesnych to mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 14 rzędów w odmianach wczesnych, to jest bardzo fajnie. Teraz oczywiście ta ilość rzędów już jest od jakiegoś czasu zaprogramowana. Teraz tylko będziemy walczyć o to, aby te ziarniaki tak naprawdę wypełniły się do końca, żeby doszło dobrze do zapylenia i żeby napełniły się skrobiem. A na chwilę obecną no wszystko wskazuje na to, że raczej tym roślinom nic nie powinno przeszkodzić. Te deszcze przepadują, jest ciepło, więc no, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i ten przebieg pogody będzie tak jak teraz jest, to mogą być naprawdę bardzo przyjemne plony, jeżeli chodzi o urwę liścia, bo cię zasłania, proszę. Ale. O, tutaj mamy, widzicie, zobaczcie. Będę się wachlował jak murzyn. Dobrze. Dobra, wykopiemy sobie roślinkę. Także słuchajcie, jeżeli chcecie mieć lepszą kukurydzę jak sąsiad, to weźcie 15P, bo jest wczesna, to będzie moment wielka, wysoka. I pyta, u mnie to zobacz, tak, nie to jak u was, nie? Ale zobacz, faktycznie trzeba tu pochwalić Darka,
za jego siewnik gołębieskiego, naprawdę zobacz, obsada jest idealna po tym siewniku. Tak, ludzie zwracali ważne, uwagę, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby te ziarenki były równo rozmieszczone, żeby nie było konkurencji wewnątrz. Czyli pamiętacie, jaki szybki siew piął na 15 km na godzinę, a dokładność jest, chyba no, możecie potwierdzić, że idealna, nie? Dobra, słuchajcie, ja panielu, pani to przypilnuje. Ja jeszcze pójdę, znajdę MAS 23N, dobrze? Ta jeszcze coś tam nam urośnie. Do czego wracamy w tym roku? Kolbę uzyskasz z tej teraz? Tak! Tak, zaraz tutaj ją rozbierzemy, bo tak naprawdę roślina kukurydzy ma od 15 do 17 liści, wszystko w zależności od genetyki. Zawsze kukurydza jest na tym międzywęźlu, może inaczej, zawsze właściwa kolba jest na tym międzywęźlu ostatnim i na każdej tutaj, na każdym międzywęźle jest zawiązka. Sprzątamy się, bo coś nadjeżdża. Są tak zwane języczki. Tutaj można sobie rozbierać, patrzeć. Będziemy widzieć te zawiązki kolby. Zawsze ta na samej górze jest tą kolbą właściwą. Zobaczymy teraz przy tych późniejszych odmianach, jaka jest różnica pomiędzy kolbą. Wiadomo, że one jeszcze mają troszeczkę czasu do tego, żeby dociągnąć. O, i tu pewnie będzie ta kolba. To jest właśnie zawiązka kolby, tak zwanej. I zobaczcie, jaka różnica. Przełóż teraz tamtą. Już. Wczesnej. Tu jest jeszcze jedna. Czekajcie. Do właściwej przełóż. I niby tylko jest 40 V różnicy. Jeszcze chwilkę. Tu będzie ta właściwa kolba prawdopodobnie. Tak. Tu będzie ta właściwa. Bo tu już chyba więcej nie będzie. W zeszłym roku chłopaki. W zeszłym roku chłopaki mi uświadomili, jakie największe V kukurydzy istnieje. Ja byłem w szoku. Jak istnieje? 700. 700-800. Szok normalnie. Tu jest. No i to jest większa niż ta. Zdecydowanie. Tu jest właśnie zawiązka kolby. I widzimy przy tych odmianach późniejszych. Ziarnowych. Tak, gdzie ta kolba będzie zdecydowanie mniejsza niż przy odmianach wczesnych. Na ten moment. Na chwilę obecną, oczywiście, że tak. O. Można sobie bardzo łatwo porównać. Gdybyś miał lupę, to byś jeszcze policzył teraz. Policzymy, Krzysztofie. Policzysz? No, oczywiście. Wszystko policzymy. Czy potencjalny plon jest większy od tamtej? Tu się jeszcze może 8 razy 2. Mamy 16 rzędów dookoła. Wiadomo, że je teraz to jest wszystko pozlewane i liczymy co drugi. Ona w momencie wegetacji będzie pękała, dzieliła się na dwa. Także kolby już mamy zaprogramowane, teraz tylko będziemy walczyć tak naprawdę o to, żeby doszło dobrze do zapylenia i policzyć. Także no widać, że te późniejsze odmiany tworzą większe kolby. No, przez to też siłą rzeczy ten potencjał plonowania jest dużo, dużo wyższy. Ale patrząc nawet na te rośliny, które tutaj mamy, widzimy, że one są zdrowe, ładnie zielone. Ale co można jeszcze zauważyć? To co w tym roku jest dużym takim problemem, mały system korzeniowy. To może być problem przy wichurach jakichś albo w tym stylu, nie? Wichury to też jest system korzeniowy. Albo przy późniejszej suszy. Właśnie. System korzeniowy najlepiej się rozwija i najlepiej rośnie do momentu wiechowania. W momencie, kiedy kukurydza już wiechuje, niestety ten system korzeniowy, jeżeli rośnie, to rośnie bardzo powoli. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym polu. To jest kulk. I Tomek se go tutaj rozgryza. Fajnie wam policzył jedną odmianę, ale pożar, no nie ma, nie będzie. Jadłem. No nie będzie, no. Takie jak to są pudliszki, kładą te małe kolbeczki takie w te woce, czy tam nie wiem co to tam, nigdy tego nie jadłem. Ja też. Ale teraz opierdzieliłeś, no i tyle, nie ma już, nie takie będzie. Takie małe kolby są mega smaczne. No ale to też jest, ty ile ma kul? 260, nie? 250, 260, no. Tak. No widzimy, że pięknie tutaj to wszystko wygląda. Wiadomo, że to jest efekt tutaj brzeżny i ona miała więcej światła. A gdzie brzeżny? To weź dalej. Nie, tylko chodzi mi o kolbę. Aha. Pod kątem kolby. Nie. Pod kątem kolby. To zaraz wejdziemy do środka, to zobaczę tam dalej, co się dzieje. Tak, to wszystko. Wiesz, że tutaj, i to jest klasa full do siódmej, chciałem powiedzieć, nie? Ale widać, że... Zresztą tutaj pani ma może potwierdzić. Tak. Słuchaj, naprawdę. Zaraz policzymy. No mamy tutaj 9 razy 2. 18 rzędów. Tak tylko jak przyjedziemy tutaj później, naprawdę te kolby rosną mega wielkie. Zgadza się. Jak ręka, naprawdę, one są takie tu jak ręka. No to mamy to wcześniejszą. Zobaczcie, jak wygląda mi ręka.
wielki jest. Tutaj u pani takie. Widzimy odmiana wczesna, odmiana późniejsza. No różnica w kolbach jest bardzo duża. Wiadomo, że te odmiany późniejsze, to co mówiliśmy wcześniej, mają większy potencjał i plon jest zawsze większy. Te ruszają wcześniej kwitną, wcześniej nalewają, szybciej schodzą z pola. To co widzieliśmy, odmiany późniejsze jeszcze nie ma wiechy i znamion, a w odmianach wczesnych już jest i wiecha, i znamiona. I zresztą tak jak pamiętacie z zeszłego roku, bo lubię ci wchodzić w zdanie, że wilgotność tych kukurydz, jak kosiliśmy, jeżeli ktoś był u mnie, pamięta na poletkach, że była 23, a ostatnia chłapała się na 30 chyba parę już nawet, ta 290, to tak, jednak jest ta różnica, nie? Jest różnica zdecydowanie, nie? Więc wejdziemy sobie teraz w środek, zobaczymy, jak to... Który gdzie chcesz iść? Iść pierwszy, ja za tobą. Pakuj się w środek. Bo tu naprawdę jest czym pochodzić. Brzegu to z brzegu, ale o... Mamy piękny las. Tutaj naprawdę wygląda to... I no i tak mówię, klasa ziemi tutaj nawet pani ma powiedziała, no jest tutaj naprawdę słaba, ale tunel jest fajny, zobaczcie gdzie Tomek, gdzie góra. No jest wysoko. Jest. Szybko trzeba podesać, bo później znowu ktoś powie, że ma 20 cm wyższą od mojej. I tu też trochę ten system korzeniowy też już widać przybiera, tak? Te korzenie. To znaczy tak, te pierwsze liście, one są żółte, no roślina jeżeli redukuje, to zawsze redukuje od dołu. No myśmy tu z Krzysztofem kukurydzę zaczęli siać od 10 kwietnia. Poletka sieliśmy bodajże 11 kwietnia. Coś takiego było, no? Coś takiego było. Jaki kwiecień był, wszyscy wiemy. Był stresowy, był zimny i mokry. No i muszę się poskarżyć, że Tomek na mnie krzyczał, że oszalałem, że za wcześnie. To była dobra decyzja. Ale później mnie pochwalił. To była dobra decyzja. I maj był, no mega zimny. Maj był najzimniejszym majem od 29 lat. No i przez ten cały maj te rośliny były zestresowane. Było sucho, było zimno i niestety te pierwsze liście, jak tutaj widzimy, no rośliny zaczęły redukować, zaczęły zrzucać. Ale no już później jest wszystko pięknie, ładnie zielone, więc jest dobrze. Na chwilę obecną no plantacje kukurydzy są wzorcowe. No to jest, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest jeden z lepszych roków, jeżeli chodzi o kukurydzę. A szerokość liści jaka jest, nie? To są takie niuanse, które właśnie wpływają... I to też myślimy, Tomek, że ona pod taką szerokim liściem, jak przyjmuje wszystkie promienie słoneczne, przyjmuje wszystko z powietrza. Tak. Stąd ta duża kolba też się bierze, chyba tak mi się wydaje, nie? No, bo kukurydza żywi się słońcem, kukurydza uwielbia słońce, więc im szerszy liść, im ten liść jest bardziej otwarty, tym bardziej karmi się dosłownie tym słońcem, więc o to chodzi w kukurydzy. W tym roku nawet zauważyliśmy, jak były warunki, momentami naprawdę takie idealne, bo było wilgotno, było ciepło, jak ta kukurydza w ciągu doby potrafi przyrosnąć, kiedy ma odpowiedni klimat. Ja myślę, że ten palik, który wbiliśmy, gdy było no ciepło, bo nie było teraz ciepło, jeden dzień był ciepły, to naprawdę by szczyknęła jeszcze dużo więcej. Ona jeszcze podrośnie, Krzysztof. Ja cię rozumiem i wcale się o to nie martwię, nie? Pójdzie, wiem. Jeszcze urośnie, także... No na chwilę obecną, jeżeli chodzi o plantację kukurydzy, to jest naprawdę fajnie. Bardzo dobrze. Super. I co, żeby za długo nie przedłużać, bo następny odcinek nagramy, to poznaczę wszystko. Tym fajnym akcentem się z wami żegnamy. Żeby też za długo nie było i żeby każdy z chęcią to obejrzał. Powodzenia. Trzymajcie się. Dobrego. Dobrego. Pozdrawiam.